kiedy idę ulicą, wkoło słyszę nocny gwar. Widzę ciebie wesołą, rój motyli w brzuchu mam. Twa uroda, pogoda, promień słońca, lata czar. Myślę, spojrzyj dzisiaj na mnie, dam jej dar. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Amor słodki pomaga, gdy spojrzałeś w oczy me. Strzała w serca trafiła, zwierzy romans ktoś nam gra. Uwierzyłeś w me słowa, że już razem zawsze my. Szczera radość, czysta miłość dana nam. A ja mam dziś apetyt na tę miłość. A ja mam dziś apetyt, kochać cię chcę, dam ci skarb. A ja mam dziś ochotę na chwilę szczęścia, marzeń. A ja mam dziś apetyt, zawsze go mam. Ze mną chodź, przestań się bać.
lećmy wyżej niż ptak. Tam, gdzie nikt, tam, gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd, Odyseja ze mną, zlećmy wyżej niż ptak, tam gdzie nikt nie znajdzie nas. Odyseja do gwiazd. Szlagierowy Dzień Matki to już 26 maja 2024 roku wydarzenie w Chorzowskim Centrum Kultury. Podczas którego odbędzie się koncert premierowy debiutanckiej płyty Edka Dworniczka Moja Nadzieja. A gośćmi Edka Dworniczka będą między innymi harmonik, Tim Fabian, Zbyszek Lmański i Gabi Gold. A ten koncercik by nam mógł poprowadzić ją osobiście. Informacje o biletach znajdziecie na szlagierowo.pl. No i ważno, teraz informacja ode mnie. Do każdego biletu płyta Edka Dworniczka Moja Nadzieja gratis. Ze Śląska, jo pęd szwarno jest. Jo jest działka ze Śląska, lubia fajnych chłopów mieć. Jo jest działka ze Śląska, jo godą bo umia dobrze uważyć. Te kochopy właśnie chcą, te karlusy ze Śląska, tak przystojni we. Te karlusy ze Śląska i obuczaja fest. Te karlusy ze Śląska i ogodą bą. Lubią se dobrze pojeść, takie chopy właśnie są. Czwarno jest, umia dobrze tańcować i każdy Ślązok o tym wie. Jo jest dziołka ze Śląska, jo godą bą. Umia dobrze podrywać, ufa już do godą bą. Te karlusy ze Śląska, łoni wiedzą, że jo jest wiela warto. I koszty już przekoną się. Jo jest działka ze Śląska, ufa godą bą. Szanuj taką działczka i tym kobiet za żona ją.
Moi dzisiejsi goście już rychtują się do naszego spotkania. Po teledysku Żaneta i Magda właśnie w szlagierowym studiu, więc zostańcie z nami. Pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. Kiedy zaplatasz warkocz z marzeń mych, to nie wiem, co mnie czeka jeszcze dziś. Czy jutro zawsze będzie lepszym dniem? Odpowiedz proszę, gdy zapytam cię. Hej życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. Dziś ubrałam się, kolor nadziei niech prowadzi mnie. Lecz powiedz mi, czy wierzyć mogę, że po deszczu czeka na mnie słońce gdzieś. Hej życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. Dla mnie masz, jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Otwórz zamknięte drzwi, chcę poczuć ciepły wiatr, który zaprasza, by się unieść ponad świat. Hej życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz. Jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. Zapraszamy się unieść ponad świat. Czas i pora już teraz w szlagierowym studiu przywitać gości, Żaneta i Magda, czyli kobiety na walizkach. Witam serdecznie. Witamy. Cześć. Bardzo serdecznie. Słuchajcie, ja to tak przeglądam troszkę to, co się teraz podziało, czyli wasz koncert premierowy. Do tego koncertu też będziemy wracać, no bo przecież płyta to jest główny powód naszego spotkania, ale działchy cieszą się zazwyczaj ze szczewików, ciuchów, nowych tam jakichś pierścionków, kolczyków, a wy zazwyczaj albo z kofrów się cieszycie, no. A teraz największa radość właśnie to ta nowa płyta. Ale wiesz, też się z tego wszystkiego, co powymieniałeś, cieszymy. Ale nie tak jak... Ale tak jak z tej nowej płyty, to teraz chyba najbardziej, tak, z tej nowej płyty. Ale naszej. Żeby, wiesz, podkreślić te wydarzenie związane z wydaniem tej płyty i odbył się ten koncert, to wtedy trzeba było mieć te sukienki, buty, kolczyki. No to się naprawdę wszystko łączyło. Dobrze, moje drogie panie, 12 utworów na tym albumie. Jak zdążyliśmy już poza anteną o tym powiedzieć, ten album tworzył się przez 5 lat. Jak wyglądał dobór tych 12 utworów? No bo 5 lat to jednak trochę czasu jest. No to było tak, że utwory są takie, jak nam na dany czas coś w duszy grało. Tak naprawdę troszeczkę się różnią między sobą, no bo jest to, tak jak powiedziałeś, 5 lat naszej pracy, więc też i nasze charaktery się zmieniały, i muzyka się trochę zmieniała, i podejście do muzyki się trochę zmieniało, ale
Myślę, że ostatecznie na krążku znalazło się to, co chciałyśmy, żeby się znalazło. Czyli? No, czyli dla każdego coś miłego. Tak. No to jest takie nie do końca fajne określenie, nie? Że ale to jest trochę prawda, wiesz? Powiem ci, że to tak troszeczkę wyraża właśnie nasze nastroje, a wiesz, że kobiety to mają zmienne nastroje. Chociaż głównie są to utwory takie pozytywne, to jednak znajdziemy też tam taki utwór gdzieś tam nostalgiczny bardziej. Mhm. No, także wiesz, no każdy gdzieś w którymś tam momencie się może utożsamić z jakąś daną piosenką, tak przynajmniej nam się wydaje. No my się utożsamiamy, ale czy odbiorcy się utożsamiają? Myślę, że znajdą coś dla siebie. 12 utworów, jakiś klucz do tego, żeby dobrać te 12 utworów, bo powstało więcej materiału? Tak, powstało więcej materiału. Zdecydowaliśmy się akurat na te 12 utworów. Myślę, że słusznie. No to myślę, że to pozostaje do oceny właśnie naszym odbiorcom, czy jest to trafione, czy nie. Mamy nadzieję, że się spodoba. O, tak. Nadzieja mają, czy się spodoba, to się przekonacie Państwo, jak i na posłuchacie. Za chwilę dalszy ciąg naszej rozmowy na temat płyty, koncertu i nie ino. Nic, naprawdę nic nie powstrzyma nas, by przed siebie iść i w podróży trwać, wyruszamy sami. Hej życie, tak nazywa się wasz album, na nim 12 numerów. No i ta podróż zaczynacie od właśnie, od podróży z walizkami, bo od tego się ta przygoda... Wyruszamy też, z walizkami. Od tego się to wszystko też zaczęło tak naprawdę. Dokładnie tak. No dobra, już my troszkę też ruszyli ten temat, ale powiedzcie mi, czy ta płyta i czy ta wasza twórczość da się zaszufladkować do jakiegoś gatunku? Myślę, że to może jest coś na pograniczu takiego lekkiego popu. Mhm, tak byśmy my to sobie zaszufladkowały, ale to też odbiorcy muszą ocenić, jak oni by to włożyli. Myślę, że taki lekki pop. Mhm. No dobra, to skoro wy gadacie, że to jest taki lekki pop, to czy oznacza to, że ta szlagierowa muzyka zaczyna się zmieniać? Że ten szlagier zaczyna się zmieniać? No bo jednak głównym odbiorcą tego, co wy tworzycie, to jest taki szlagierowy odbiorca, nie? Wydaje mi się, że tak, pomimo tego, że faktycznie gdzieś tam na naszych koncertach to nie są tylko tacy odbiorcy, więc gdzieś tam te nasze piosenki starałyśmy się dobierać w taki sposób, żeby trafić do szerszego grona, tak? Czyli tutaj, czy to szlagierowy odbiorca, czy nie szlagierowy, każdy gdzieś tam myślę, że po części jest w stanie znaleźć coś takiego dla siebie. Uniwersalnego, no, nie? Myślę, że takiego miłego do słuchania. My słuchamy w samochodach, jak jedziemy i myślę, że to jest taki typ muzyki. Wiesz, takiej jedna, radiowej, tak, o, może, nie? Jedna z takich, powiedzmy, naszych słuchaczek wspomniała właśnie po tym koncercie, że jest zadowolona z tej płyty, bo może ją słuchać w samochodzie, słucha ją podczas biegania, także jest to dla nas na pewno informacja zwrotna, że ten kierunek, który obrałyśmy, gdzieś tam się sprawdza. To jest taki wasz kierunek, to grało wam w duszy, to żeście czuły, to żeście słyszały? Dokładnie tak i to jest coś, co robiłyśmy dla siebie, też z myślą o odbiorcach, ale głównie dla siebie. To jest coś, co nam w duszy grało, tak jak powiedziałam wcześniej i nie tworzyłyśmy tak naprawdę pod kogoś na początku, tylko dla siebie. To miało być coś, co nam będzie odpowiadać. My spełniamy swoje marzenia, nie? To gdzieś tam zawsze było... Okej, ja to rozumiem, no, że to jest takie trochę drogie hobby, nie? Spełnić sobie marzenie, wydać sobie płyta po to, żeby... No ale... Żeby mieć z tego satysfakcję. Mamy satysfakcję, obie pracujemy oprócz tego, że śpiewamy, więc myślę, że jest, no jest okej. Czyli rozumiem, że zamiast hop was wziąć normalnie na zakupy do fajnej galerii, dał wam pieniądze na płytę. No to oczywiście, płacił za teledyski i tak dalej. No to był bardzo dobry układ. Myślę, że się sprawdził, nie, Madzia? Tak jest. Czujecie to, że ta płyta jest w stanie zainteresować ludzi? No mamy nadzieję, że tak. Ja czuję, no, że takie tak. Takie już zwrotne informacje dostajemy, więc nas to bardzo cieszy. I tak jak na samym początku, wiesz, nasza droga zaczęła się od tego, że jedną piosenkę taką swoją zrobimy, nie? Później już się zrobiła kolejna piosenka, a no to może jakiś teledysk. I potem, a to może jedna płyta, ale teraz po tych informacjach, które zwracają i nas gdzieś budują, nam dają takiego powera, to ja nie wiem, czy my poprzestaniemy na tej jednej płycie. No właśnie, chciałbym was pytać, bo to początek waszej drogi 5 lat temu, co się od tych 5 lat zdążyło zmienić?
Myślę, że troszeczkę nasze aranże też się zmieniły. Zmieniły swoje brzmienie, zmieniły swój charakter. Odkąd zaczęłyśmy współpracę z Arkiem Wiechem, to jest tam troszeczkę też takiego gitarowego brzmienia. I myślę, że tą drogą chcemy iść, wiesz? Podoba nam się tak troszeczkę jednak z tym pazurem. No jest troszkę z pazurem, ale patrząc i przeglądając ostatnio materiał, który został zarejestrowany podczas waszego koncertu, trzeba powiedzieć, że takie dwie grzeczne dziążki tam jednak na tej scenie stoją. No my zawsze jesteśmy grzeczne. Kobiety są w ogóle stworzone do tego, żeby stwarzać pozory. I się wszystko wyjaśniło. Więcej rzeczy wyjaśnimy już za chwilę. Zostańcie z nami, Kobiety na walizkach, w naszym studiu. Za twą przyjaźń dziękuję ci. Z tobą lepsze są wszystkie dni. Za to, że jesteś obok mnie. Zawsze, gdy potrzebuję cię. No to teraz wróćmy do tego albumu. Chciałbym troszkę sprawdzić... No i przede wszystkim nieco więcej powiedzieć o tym albumie, czyli kto uczestniczył w produkcji tego całego wydarzenia, czyje są kompozycje, czyje aranżacje, czyje teksty, jak to wyglądało, tworzenie, bo to też do was taka naprawdę nowość. Pierwsze takie zderzenie z dużym wydawnictwem, z wydawnictwem Krążka, które jest takim też waszym dzieckiem, więc to wszystko było troszkę nowe. Poznawaliście, kto w tym wszystkim uczestniczył i wam pomogł? Pierwsze ukłony tutaj w stronę Magdy, która naprawdę zrobiła ogromny kawał dobrej roboty, bo w większości teksty i melodie są jej. Potem, tak jak Magda już trochę wspomniała wcześniej, aranżacje. Arka Wiecha. Już w tej chwili początkowo współpracowałyśmy z Andrzejem Skaźnikiem. Jest tam też muzyka przez Tomka Cibę napisana, Tomka Korala, tak? Także gdzieś to tak się uzupełnia. Ale ogólnie powiem ci, że cały proces powstawania tej naszej płyty, ja bardzo lubię porównywać wszystko do strugania Pinokia. Tak. Wiesz, to my takie Geppetta, okay. No, strugamy sobie, jest piszemy te teksty, stwarzamy tą muzykę i w momencie, kiedy powstaje teledysk do danego utworu, kiedy powstała teraz ta nasza płyta, to my czujemy tak, jakby ten nasz Pinokio ożył. Tak. Dokładnie tak. It's alive. Okej, dobra, ale powiedzcie mi, Dziochy, to wszystko tak naprawdę jest takie wasze, że to wy mocno tak czujecie, łącznie z teledyskami, pomysłem na teledyski, pomysłem na okładka, pomysłem na płytę? Tak, tak. Nad wszystkim czuwamy i bierzemy różne pomysły też, ale i innych. Uwagi są bardzo cenne. Jak najbardziej. Ale naprawdę zawsze my stawiamy tę kropeczkę na końcu, że to faktycznie są nasze decyzje, nasze pomysły, wszystko, nad wszystkim czuwamy. Nie jest nic takie rzucone w wiatr, a dobra, to zróbcie. Nie. Staramy się nawet, wiesz, gdzieś wszystko tam same. Był teraz ten koncert, więc też plakaty same robiłyśmy. Także wiesz, to jest takie nasze drganie. No. Dziochy dziergają, wspominały też o koncercie, właśnie do tego koncertu już za chwilę wracać będziemy, żeby nieco więcej o nim opowiedzieć. Hej życie, pokaż mi, co jeszcze dla mnie masz, jakie szykujesz dni, no pokaż, co mi dasz. To już teraz Dziochy właśnie do tego koncertu premierowego, 10 marca, ważna data, w waszym kalendarzu pewnie od długiego czasu zapisana na czerwono. Coś mi się wydaje, że to tak troszkę jak z każdym ważnym wydarzeniem, jakimś egzaminem czy nie, no, bo to taki troszkę wasz egzamin, wasz sprawdzian po tych 5 latach, który trzeba było zdać przed publicznością i to publicznością, która szczelnie wypełniła po ostatnie miejsce sala. To też jest coś takiego, co chyba powoduje szybsze bicie serca, że wiecie, że wszystkie bilety się sprzedały. Mało tego, fajni goście przyjęli wasze zaproszenie, to też pokazuje, że no coś znaczycie jednak na rynku muzycznym, no bo jednak udało wam się zaprosić i Pawła Gołeckiego. Kto tam jeszcze był? Damian Cholecki. Jacek Kryta był, Dominika Broza Piprek prowadziła nam koncert, także... No, do mnie żeście nie zadzwoniły, nie? No ale okej. Okay. Nie martw się? Dobra, tak jest zawsze, nie martw się, będzie kolejny, wtedy zadzwonimy, dobrze, a ja nie mam telefonu. Ale ja ci powiem, dlaczego nie zadzwoniłeś. Dobra!
Nie masz numeru. Nie. Bo właśnie chodziło o to, żeby kobiety była siła kobiet. Wypełniły siła też. Kobiet. Tak, tak. Okay. To musiało być dlatego poprzeplatane. Rozumiem, a Cholecki jest kobietą. Nie. Okay. Miało być coś dla kobiet i dla mężczyzn, aha, bo 10 marca to Dzień Mężczyzny, tak? Czyli dla naszych widzów płci męskiej były kobiety, tak? Czyli my i prowadząca Dominika. Dobra, ciuchy, bo to nie musiało się wyrównać. Nie skupiamy się zupełnie na tym, bo to jest najmniej istotna rzecz, ale bardzo ważną rzeczą jest to, powiedzcie mi, jakie emocje teraz po tym koncercie w WOS? Jakie emocje w ogóle są dzień koncertu? Czy przed koncertem szło z wami pogadać, czy jednak w domu była... Niegody lepiej do mamy. Powiem tak, emocje były ogromne przed koncertem. Ja powiem o tym, co było przed. Ogromne emocje. Nie można było z nami porozmawiać, ale tylko dlatego, że my się szykowałyśmy od rana. Naprawdę. Tu jakieś suknie, tu walizki pozbierać, tutaj scenografię wydać ustawić. Jeszcze zdanie. Właśnie, rozumiem, że cała scenografia i scenariusz to też wasz pomysł. Tak. Robiłyśmy też same właśnie, wypożyczyłyśmy tutaj... między innymi do scenografii z kopalni Ignacy taki piękny słup ogłoszeniowy, żeby wszystko gdzieś tam się wkomponowało w te nasze podróż. Stare walizki, w tą podróż, tak. Także to, tak jak pytałeś, to jest wszystko nasze dzieło, więc też powiedzmy, że przed samym koncertem te emocje były takie, sięgnęły zenitu, bo wcześniej nie było na to czasu. Wcześniej trzeba było zorganizować, trzeba było rozstawić tą scenografię, wszystko trzeba było przetransportować stary rower. Tak. Wiesz, także to wszystko tętniło życiem i dopiero przed samym wejściem na scenę gdzieś tak... Dokładnie tak, przed samym wejściem na scenę pojawiły się te emocje, taka obawa, taki strach, ta trema. I, ale to pozytywne, prawda? Bardzo pozytywne, takie dające kopa. I super, bo my miałyśmy zasłoniętą scenę na samym początku. Mhm. Siedziałyśmy już przygotowane na ławeczce i byłyśmy niesamowicie zestresowane i spięte. I wtedy ukłony w stronę Tomka, który potrafił rozładować w kilka sekund tak wygłupiać nasz tam stres. Z boku, żeby wiesz, gdzieś tam rozluźnić te emocje, także jak już kurtyna tak, się rozsuniła, to my już byłyśmy rozluźnione i przygotowane już do koncertu. Już te emocje już tak bardziej się przerodziły właśnie w taką... Taki motor do działania, tak, nie? Taką fajną kończycie power. Koncert, ta kurtyna, która na początku się rozsuwa, teraz się zasuwa, no i co wtedy? I wyszłyśmy do publiczności. I to były przecudne emocje, które na nas czekały. Fantastyczni ludzie i naprawdę, no tego się nie da opisać. Ja się przyznam szczerze, że miałam rozmazany makijaż. Tak, ponieważ prawda. Też nam przygotował Arek razem z Tomkiem niespodziankę. Napisali piosenkę dla nas. O nas. Wykonali ją na tej scenie, więc no dla mnie to było niesamowite wzruszenie. Nie spodziewałyśmy się, nie? Że ktoś... Tak, ułożyli tekst, wiesz, z takich różnych śmiesznych epizodów z naszej historii. Gdzie jeździmy na jakieś koncerty, gdzie nie zaciągnęłyśmy ręcznego, gdzie na początku na przykład się nie lubiłyśmy z Żanetą, tak. jak się poznałyśmy. Także ale jak to mnie nie kochać i Magda pokonała? Nie, no, oczywiście. I można by tak długo wymieniać sytuację, ten torcik tydzień wcześniej i szpilki na wspinaczce. Lecz dzisiaj świętujemy wydanie waszej płyty. Niech czas ten będzie dla was wspaniały, znakomity.